same wyniki, ale mogę już dzisiaj, upoważni mnie do tego pan Marek Rzepka, powiedzieć, że mistrzem Polski tegorocznym w kategorii C jest właśnie hodowla Marka i Marcina Rzepki. Nasze szczere gratulacje, cieszymy się, że odnoszą takie sukcesy, bo to jest rzeczywiście sukces w niełatwym roku lotowym zająć takie miejsce. Nie ma co ukrywać, że w hodowli Marka Rzepki znajdziemy naprawdę wiele wspaniałych gołębi w rozpłodzie i trudno na pewno dzisiaj, jak to sam pan Marek powiedział, w Europie znaleźć takiego gołębia, którego z łatwością chciałby mieć, czy wprowadził do swojej hodowli pan Marek. I z takich dwóch niezwykłych gołębi, na pewno przewartościowych i w sensie rozpłodowym, ale i w sensie tego, ile kosztowały, mamy gołębia no, przepięknego, naprawdę przepięknego na aukcję. Ojcem tego gołębia jest syn słynnego Figo. Prawdopodobnie w Polsce nie ma drugiego syna Figo od Reinertów, także jest to gołąb naprawdę bardzo wartościowy ze strony ojca. Jak pan Marek powiedział, już wydał wiele dobrych gołębi, natomiast matką jest gołąb o nazwie Vita z tawerny Rigole, też hodowla znana. Również z tej matki z 07 roku jest wiele bardzo dobrych gołębi w hodowli Marka i Marcina Rzepki. Natomiast Vita pochodzi z słynnego gołębia Vital Pomerol. Także mamy tutaj no naprawdę to, co najlepsze na świecie, gdy chodzi o gołębie obecne w tym gołębiu przepięknym, podarowanym nam przez pana Marka i Marcina Rzepka.